sobotę 21 lipca w kościele parafialnym w Kończycach Wielkich odbyła się msza święta z okazji 70. urodzin Ludowego Klubu Sportowego Błyskawica w Kończycach Wielkich. W nabożeństwie wzięli udział członkowie klubu, ich rodziny, a także przedstawiciele urzędu gminy na czele z wójtem Grzegorzem Sikorskim. Podczas mszy świętej poświęcono sztandar klubu. Członków mamy 60, natomiast zawodników około 150. Preferujemy zawodników tutaj lokalnych, żadnych tam, jak to mówią, obcokrajowców. I naszym dzieci, młodzież chcemy szkolić od najmłodszego do najstarszego. Po mszy świętej uroczystość przeniosła się na boisko, gdzie nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. To właśnie tam nastąpiło przekazanie sztandaru klubowego. Wręczono także pamiątkowe odznaczenia i medale. Jubileusz 70-lecia klubu był okazją, aby tego dnia oficjalnie otworzyć i poświęcić nowy budynek sportowy. To była budowa od podstaw, którą rozpoczął jeszcze mój poprzednik, pan Karol Folwarczny. Myśmy w tej kadencji przy jednomyślności Rady zakończyli tą inwestycję. W 2016 roku ogłosiliśmy przetarg na dokończenie tego budynku i w 2017 roku, w połowie roku, odbieraliśmy i nastąpiło wtedy przekazanie tego budynku sportowcom na podstawie umowy. Natomiast w tym roku to będzie taki symboliczny gest przekazania otwarcia tego budynku. Inwestycja była podzielona na etapy. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 miliona złotych netto. To jest budynek w stanie surowym zamkniętym, z doprowadzonym wszystkimi mediami. Natomiast wyposażenie budynku, tutaj klub zobowiązał się, że on to dokona, ponieważ no, trzeba się cofnąć jeszcze do poprzedniej kadencji. Wtedy zarząd LKS Błyskawicy podjął odważną deklarację, stwierdzając, żebyśmy wybudowali, a oni sobie dalej dadzą radę. Przez ten rok widać, jak klub ogromną pracą doposażył ten budynek z Funduszu Sołeckiego, z programu inicjatyw lokalnych. Wiele wkładów tam wniosły również osoby prywatne, doposażając m.in. szatnie. Musimy go jeszcze trochę doposażyć, żeby faktycznie spełniał nasze marzenia, które myśmy przed tym budową tego budynku mieli. No, chodzi nam szczególnie o wyposażenie siłowni i sauny. W programie uroczystości nie zabrakło również poczęstunku, występów artystycznych i obowiązkowo odbył się mecz piłki nożnej dziennikarze kontra LKS Błyskawica. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.